17:30 minęła. Michał Adamski, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Oto nasze tematy dnia. Ponad 177 tysięcy zaszczepionych osób w Polsce. My już jesteśmy przygotowani od kilku tygodni na szczepienia populacyjne. Poziom skuteczności tych szczepionek jest zbliżony, praktycznie identyczny. Włocławska policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 19-latka. Na ciele tego młodego mężczyzny ujawniono obrażenia. Interwencje w sprawie komunikacji w regionie. Te połączenia naprawdę sprawiały dużo satysfakcji. Mieszkańcy mówią o tym, że mają problem z dotarciem na czas do pracy. Dokładamy przystanki na terenie Bydgoszczy, natomiast na innych liniach są małe zmiany. Ponad 177 tysięcy Polaków zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Jest zgoda, by także szczepionka firmy Moderna była stosowana na terenie Unii Europejskiej, co oznacza, że kolejne dawki trafią do kraju w najbliższych dniach. Ostatniej doby w Polsce badania potwierdziły ponad 12 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 186 osób. W regionie potwierdzono 1078 nowych zakażeń. Cisza i spokój. Zimowy krajobraz potrafi ukoić. W tej ciszy po drugiej stronie szyby toczy się walka o każde słowo. Smakuje? Pani Terenu? To nie była łatwa decyzja, by zamknąć drzwi do światła. Konieczna jednak, by nie narażać życia pacjentów w śpiączce. Życia, które i tak już zostało nadszarpnięte. Niektórzy podjeżdżają i przez okienka patrzą. Albo pacjenta wywozimy do sali rehabilitacyjnej, tam są duże okna i rodzina ma taki kontakt z pacjentem. On jest potrzebny jednej i drugiej stronie. Koronawirus zmusił wszystkich do zredefiniowania słowa kontakt, który tak przecież jest potrzebny w obliczu choroby. Wielu Polaków na co dzień mieszkających w Wielkiej Brytanii święta spędziło z dala od ojczyzny, od bliskich. W chwili, gdy dotarliśmy do Polski, czyli to był, powiedzmy, że nie pamiętam, 17 grudnia, dwa dni później dowiedzieliśmy się, że tu wykryto nową odmianę koronawirusa i ogólnie Polska zamyka się na Wielką Brytanię, więc wielu z naszych znajomych po prostu na święta do Polski nie doleciało. Łukasz Pruszyński wraz z partnerką powrócili do Londynu pierwszym możliwym lotem. Jednak zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych na terytorium Wielkiej Brytanii został przedłużony do 13 stycznia. Z kolei od 15 stycznia seniorzy 70+ z e-skierowaniem będą mogli umówić się na konkretny termin zaszczepienia. My już jesteśmy przygotowani od kilku tygodni na szczepienia populacyjne. Tutaj mówiąc, wszyscy musimy pamiętać o kolejności, a więc tej grupie 0, pierwszej i drugiej. Liczba zaszczepionych osób przekroczyła właśnie 170 tysięcy. Europejska Agencja Leków wydała pozytywną opinię w sprawie dopuszczenia do obrotu w Unii Europejskiej szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Moderna. Przy tej szczepionce uspokajam, nie ma żadnej różnicy. Tak naprawdę poziom skuteczności tych szczepionek jest zbliżony, praktycznie identyczny. To jest 94% skuteczności szczepionki Moderna i 95% skuteczności szczepionki Pfizer-BioNTech. Więc tu dla przeciętnego Polaka nie ma żadnej, kompletnie żadnej różnicy. Do końca marca powinno do Polski dojechać około 840 tysięcy dawek szczepionki firmy Moderna. Pierwsza dawka szczepionki tej właśnie firmy do kraju ma trafić w przyszłym tygodniu. Aleksandra Ciechot, TVP3 Bydgoszcz. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci młodego mężczyzny. Jego ciało znaleziono w środę wieczorem w lesie w miejscowości Marianki, niedaleko Włocławka. To 19-letni mieszkaniec tego miasta. Śledczy nie wykluczają, że doszło do zabójstwa. Teren leśny między Mariankami a Józefowem w powiecie włocławskim. To tutaj w środę dokonano makabrycznego odkrycia. Służby otrzymały powiadomienie o odnalezionych zwłokach mężczyzny. Zgłoszenie o ujawnieniu zwłok pochodziło od osoby prywatnej, która powiadomiła policję. Niezwłocznie na miejsce udały się służby policyjne oraz prokurator wraz z udziałem biegłego lekarza sądowego. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono ślady. Wiadomo już, że ciało należało do 19-letniego mieszkańca Włocławka, a śledczy biorą pod uwagę zabójstwo. Na ciele tego młodego mężczyzny ujawniono obrażenia,
które mogą wskazywać na udział osób trzecich. Policja wcześniej potwierdziła informację o tym, że na ciele mężczyzny znaleziono ranę, która wskazywałaby na to, że został zraniony w podudzie. Decyzją prokuratora zwłoki mężczyzny zostały zabezpieczone w prosektorium i to ich sekcja pozwoli ustalić dokładną przyczynę śmierci. Zmieniamy temat. Od niedzieli w regionie działa zastępcza komunikacja autobusowa za wycofane połączenia kolejowe. Podróżni mają wiele uwag do tego rozwiązania. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zachęcają, aby wszelkie zastrzeżenia zgłaszać online. W imieniu pasażerów z Włocławka poseł PiS Joanna Borowiak przygotowała internetową petycję. Dworzec główny we Włocławku. Na peronach stoją pociągi, ale próżno szukać wśród nich jadących do Kutna. Od 3 stycznia połączenia w tym kierunku obsługiwane są przez autobusy. Dziennie są to 4 połączenia. Wcześniej kursowało tu 5 par pociągów do Kutna i 3 pary do Kalisk Kujawskich. Aktualnie czas przejazdu to według przewoźnika godzina i 55 minut, o ponad godzinę dłużej niż pociągiem. Zastępcza komunikacja nie przypadła do gustu mieszkańcom. Bardzo źle zrobione zostało ze względu na to, że te połączenia naprawdę sprawiały dużo satysfakcji osobom, które dojeżdżały. A w tej chwili to jest utrudnione. To jest niestety nie zdaje egzaminu. Jak te ludzie mają do pracy przyjechać i odjechać? Posłanka PiS Joanna Borowiak pyta w liście marszałka województwa o sytuację dotyczącą likwidacji połączeń. W internecie można znaleźć petycję z apelem o zmianę decyzji w sprawie połączeń kolejowych między Kutnem i Włocławkiem. Do tej pory petycję podpisało 700 osób. Mieszkańcy mówią o tym, że mają problem z dotarciem na czas do pracy. Obawiają się przez to utraty miejsc pracy. I kwestia kolejna to czas przejazdu. Czyli czasem nawet zdarza się, że poza domem jadąc do pracy spędzają 13 godzin. Taka sytuacja nie ma racji bytu, nie powinna mieć racji bytu. Dwukrotnie interweniowałam w tej sprawie. Interweniował także pan minister Andrzej Bittel, pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Emocje budzą jednak nie tylko zastępcze autobusy, ale także ograniczone połączenia kolejowe, jak te z Inowrocławia w kierunku Torunia i Bydgoszczy, których jest mniej. Jesteśmy bardzo zawiedzeni, bo bardzo często podróżujemy, mieliśmy fajne połączenie, w tej chwili jest... Teraz płakać nam się chce. We wtorek do lekarza jechałam, no niestety nie można było dojechać, bo tylko 2 rano do te połączenia o tej 9 do Bydgoszczy, znaczy ze Złotnik ja jeżdżę, nie? To dopiero o 9 i potem... Powrót tylko ten o 13.20 miałam, no potem jak wrócić. Urząd Marszałkowski nie skomentował dziś sprawy. Jeszcze we wtorek rzeczniczka mówiła, że urząd reaguje na sygnały mieszkańców dotyczące połączeń. Na linii Chełmża przez Unisław do Bydgoszczy dokładamy przystanki na terenie Bydgoszczy. Natomiast na innych liniach są małe zmiany, ale one rzeczywiście wymagają również zmian prawnych, więc to chwilę trwa. Natomiast wprowadzamy te zmiany. Uruchomiliśmy też adres mailowy, to są konsultacje rozkładu @kujawsko-pomorskie.pl. Znajdziecie też Państwo na naszej stronie i tam można zgłaszać już indywidualne. I to zarówno do tej komunikacji zastępczej, jak i do nowego rozkładu jazdy, który jest. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Niezadowoleni z organizacji przewozów kolejowych w regionie są również związkowcy i samorządowcy z Włocławka. Zarzucają prezydentowi, że nie podejmuje działań, by przywrócić połączenia na linii Włocławek-Kutno. Przedstawiciele miasta nie zgadzają się z tymi zarzutami. 4 połączenia kolejowe między Włocławkiem i Kutnem zawieszono 1 stycznia. Jesteśmy pozbawieni, mieszkańcy Włocławka, ale również chcę przypomnieć, że ponad 50% uczniów szkół ponadpodstawowych w mieście są to uczniowie dojezdni. Szanowni Państwo, jeżeli te 50% znajdzie sobie i wymyśli inny pomysł na to, ażeby w przyszłych latach, gdziekolwiek indziej, próbować iść do szkoły, to włocławskie szkoły ponadpodstawowe będą w bardzo poważnym kryzysie. Poza tym pismem, które pan prezydent skierował do pana marszałka Piotra Całbeckiego, to oczywiście odbył szereg spotkań, no niestety wirtualnych, bo taką mamy rzeczywistość. Natomiast rozmawia na ten temat zarówno z radnymi sejmiku województwa. Nie składamy broni, to na pewno. Będziemy robili wszystko, żeby te połączenia zostały przywrócone. Póki co na razie nie widać tych efektów. Samorządowcy i związkowcy z obawą przyglądają się budżetowi miasta, szczególnie wydatkom na inwestycje, które wynoszą 180 milionów złotych. Jak spojrzymy na kwotę, to rzeczywiście ona jest imponująca, ale jak wejdziemy i zagłębimy się w szczegóły,
to wiemy, że przecież połowa tej kwoty to są wydatki i plany inwestycyjne z lat poprzednich. Pamiętamy o przebudowie, remoncie basenu Delfin, który o ponad 2 lata został opóźniony. Już nie mówię o zwiększonych środkach na tą właśnie inwestycję. No i nieszczęsna hala, która miała kosztować tyle, ile miała kosztować. Niestety do tej pory nie doczekaliśmy się jej. Miasto tłumaczy, że takie sytuacje zdarzają się przy dużych inwestycjach. Oczywiście Wydział Inwestycji, Nadzór Budowlany starają się, aby takich sytuacji było jak najmniej. Natomiast czasem istnieją pewne przesłanki merytoryczne, uzasadnione, które powodują, że albo jest niedotrzymany termin inwestycji, czy też kwota, którą pierwotnie zakładano na daną inwestycję, ostatecznie wzrasta. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżenia, co jeszcze przed nami. Niewiele ofert wypoczynku dla dzieci. Bydgosko-toruńska szopka. Polska coraz bliżej pobicia rekordu wartości eksportu żywności, który wynosi prawie 31,5 miliarda euro. Mimo problemów spowodowanych pandemią, przez 10 miesięcy 2020 roku odnotowano 7% wzrost wartości sprzedaży artykułów rolnych za granicą. Sprzyja temu m.in. korzystny dla eksportu kurs złotówki i dobra jakość za konkurencyjną cenę. Polscy producenci coraz częściej podbijają też dalekie rynki. Polskie jabłka są chętnie kupowane przez inne państwa. Z powodu pandemii wzrosły m.in. koszty transportu. Handel nie jest łatwy, ale krajowi producenci nie poddają się. Na przykład w Wierzchucicach owoce ciągle są pakowane i wysyłane za granicę. M.in. do takich miejsc jak Tajwan. Jesteśmy pierwszą grupą, która wysłała tam jabłka. Liczymy na wzrost zainteresowania tamtego regionu. Spowodowane to może być głównie tym, że co europejskie ponoć jest lepsze od produktów chińskich. Polska marka jest coraz bardziej rozpoznawalna za granicą. To m.in. powoduje, że sprzedaż żywności jest wciąż znacząca. Wpływ na wysokie wartości ma też korzystny dla eksportu kurs złotego. 10 miesięcy ubiegłego roku to kolejne wzrosty w porównaniu z tym samym okresem 2019. Rośnie również wartość handlu z krajami pozaunijnymi. Ten rok będzie też czasem poszukiwania kolejnych możliwości eksportowych. Jesteśmy przygotowani, żeby prowadzić targi w systemie zdalnym, hybrydowym, żeby robić działania z mediami, w mediach społecznościowych w danych krajach. Będą to również te kraje pozaunijne. W głównej części chcemy też w dużym stopniu wykorzystać Polonię. Wszystko wskazuje też na to, że nadal dużym powodzeniem za granicą będą cieszyły się zboża. Dzięki wysokiej sprzedaży wartość wymiany handlowej jest znacząca. Na początku roku cena pszenicy przeznaczonej na eksport przekracza 900 zł, a kukurydzy 800. Mamy tą stabilność. Było lekkie zawahanie na etapie przełomu roku. Na ten moment myślę, że cena jest dobra, dla producentów zbóż zadowalająca. Według ekspertów najbliższe miesiące nadal przyniosą zyski producentom zbóż. Na to, co dzieje się na rynku, wpływ ma kurs złotego, ale również wysokie notowania cen na giełdach światowych. Widzimy, że firmy handlowe cały czas skupują polskie ziarno z przeznaczeniem na eksport z dostawą do portu. W przypadku samej pszenicy szacujemy, że będzie to miesięcznie w pierwszym kwartale eksport na poziomie 250-300 tysięcy ton miesięcznie. Specjaliści twierdzą, że znaczący eksport polskiego ziarna w pierwszym kwartale będzie decydował o wyższych cenach zboża również w kraju. Według przewidywań wzrosty dotyczyć będą również kukurydzy. Joanna Sikora, TVP 3 Bydgoszcz. Radni związkowcy z Inowrocławia chcą powołania specjalnej komisji, która miałaby wyjaśnić wątpliwości związane z likwidacją kopalni soli w mieście. Uważają, że w wyniku tych działań przeprowadzonych w latach 80. ubiegłego wieku dzisiaj dochodzi do ruchów ziemi, co jest zagrożeniem dla mieszkańców. Samorządowcy wysłali w tej sprawie wniosek do rządu. To brama wjazdowa do jednego z inowrocławskich budynków. Według mieszkańców to szkody, które powstały w wyniku tego, że pod ziemią znajdowała się kopalnia. Skutki ruchów gruntu widać na wielu budynkach. Ta kamienica pękała. Robiły się otwory w ścianach nośnych około 7 cm i ona była remontowana. Zobaczyłem, że
kamienica na wyrobisku jest. Radni Prawa i Sprawiedliwości, jak też związkowcy inowrocławskiej kopalni od lat próbują wyjaśnić sprawę. Uważają, że w latach 90. likwidację kopalni przeprowadzono w niewłaściwy sposób, przez co teraz istnieje zagrożenie dla mieszkańców miasta. Skierowali wniosek do rządu, by powołać specjalną komisję, która mogłaby wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Szczególnie w centrum miasta, tutaj to, co obejmuje rynek i okoliczne ulice, w jednym roku poziom gruntu podniósł się, nie opadł, tylko się podniósł o 15 mm, to jest o 1,5 cm w ciągu roku. Do związków zawodowych docierały bardzo poważne informacje osób, które pracowały przy likwidacji kopalni o szeregu nieprawidłowościach. My nie spodziewaliśmy się, że może dojść aż do takich nieprawidłowości. Wnioskodawcy mają nadzieję, że powołana komisja ustali rzeczywisty stan wyeksploatowanego górotworu i wypracuje metody przeciwdziałania tym zmianom. Ferie to duże wyzwanie dla rodziców. Jak zorganizować dzieciom czas wolny, kiedy pandemia pokrzyżowała wiele planów? Rozwiązaniem mogłyby być półkolonie, ale niewiele szkół zdecydowało się na organizację takiej formy wypoczynku dla uczniów. Dobrze chociaż, że spadł śnieg. Pogoda w ferie dopisała, ale poza jazdą na sankach i oddawaniu się białemu szaleństwu, atrakcji dla dzieci brakuje. Z powodu pandemii wiele osób pozostało w domach. Normalnie gdzieś zawsze wyjeżdżaliśmy, a teraz niestety siedzimy w domu, no to na pewno jest tak, że więcej sprzętu elektronicznego jest w użyciu. To właśnie komputer i konsole są największą zmorą rodziców. Nauka przeniosła się do domu, ferie też w domowym zaciszu. Dzieci są znudzone i zmęczone domową rzeczywistością i jak najszybciej chciałyby wrócić do szkolnej ławki. No trochę, można tak powiedzieć, że tęsknię. W domu to bardziej gram, bo nudy, nie ma co robić. Czas pandemii to także sprawdzian dla rodziców w układaniu grafików pracy, ale nie tylko. To także test z kreatywności w organizowaniu wolnego czasu swoim pociechom. Na tą chwilę mam taką możliwość, po prostu mogę się opiekować synem po prostu w domu. Nie wszyscy mają jednak takie możliwości. Alternatywą na zimowe koronawirusowe ferie miały być półkolonie organizowane przez szkoły. Miały jednak z danych przedstawionych przez kuratorium wynika, że w Bydgoszczy taką formę wypoczynku dla dzieci zaproponowała tylko jedna szkoła. Nie inaczej było w Grudziądzu. We Włocławku półkolonie odbędą się w 3 szkołach, a w Toruniu w 8. To jednak kropla w morzu potrzeb. W tym sezonie zaplanowano o 66% mniej imprez w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zmniejszyła się także liczba uczestników korzystających z półkolonii o 71%. Kujawsko-pomorski kurator oświaty twierdzi, że zaistniała sytuacja to nie brak chęci ze strony rodziców czy samorządów. Wydaje mi się, że tutaj na wysokości zadania nie stanęli dyrektorzy i nauczyciele szkół. Jakoś zabrakło być może albo empatii, albo jakiegoś pomyślenia. To są ferie, jest to czas dla nauczycieli, również czas wolny, ale przecież ci nauczyciele, którzy by brali udział w takich formach opieki, za to dostają wynagrodzenie. I być może gdyby była lepsza organizacja, to więcej osób byłoby zadowolonych. Organizatorami półkolonii w ferie zimowe mogą być zarówno szkoły i placówki oświatowe, a także organizacje pozarządowe. Przerwa w nauce wyjątkowo odbywa się w tym samym czasie dla wszystkich województw i potrwa do 17 stycznia. Wioleta Czarnomska, TVP3, Bydgoszcz. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i społecznicy ze stowarzyszenia Dzięki Wam wspólnie remontują mieszkanie dla pana Romualda z Bydgoszczy i jego bardzo chorej żony. Na początek łazienka, w której brakuje m.in. wanny. Pan Romuald całe życie poświęca swojej żonie. Regularnie podaje jej leki, sprawdza, czy nie potrzebuje pomocy. Opiekuję się żoną 24 godziny, można powiedzieć, ponieważ idę spać o 5, 6 nad ranem. O 8 już żona musi leki otrzymywać, to muszę wstać. No i od 8 cały czas na nogach jestem. Bydgoszczanin kiedyś był żołnierzem, sportowcem bydgoskiego Zawiszy. Dzisiaj mieszka w fatalnych warunkach. Nie zapomnieli o nim żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Nasi żołnierze zostali skierowani do pomocy ekipy budowlanej, która realizuje zadanie związane z odnowieniem, z odświeżeniem mieszkania pana Romualda i jego schorowanej małżonki.
W najgorszym stanie była łazienka, brak wanny, wilgoć i stara umywalka. Teraz się to zmieni. W remont i poprawę warunków socjalnych starszego małżeństwa zaangażowało się stowarzyszenie Dzięki Wam. Zaczynamy od składania płytek, na pewno ściany zostaną zagruntowane i przygotowane pod regipsy. Po regipsach to na pewno będzie kwestia położenia płytek i będziemy się cieszyli już, że kolejny dobry uczynek udało się zrobić. Dzięki Wam, dzięki tym wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomagają nam pomagać. Na efekty prac chwilę trzeba poczekać. Budowlańcy remont chcą skończyć w 2 tygodnie. Bydgoszcz, Mateusz Dul. Uniwersytet Mikołaja Kopernika czy bydgoskie Spichrze. Na Wydziale Teologii Toruńskiego Uniwersytetu można podziwiać szopki z regionalnymi akcentami. Ich twórcami są członkowie Bractwa Toruńskich Belenistów, czyli osób zajmujących się tworzeniem szopek betlejemskich. 9 szopek Bractwa Toruńskich Belenistów oraz 6 pochodzących z Hiszpanii. Na wystawie Wydziału Teologii UMK w Toruniu można dostrzec nietypowe okoliczności narodzin Chrystusa. Jednym z takich miejsc jest most łączący Bydgoszcz z Toruniem czy kamienica pod gwiazdą. Staramy się, aby te nasze szopki prezentowały tę scenerię naszego pięknego miasta. Mamy bogactwo architektury, także chcemy też w pewnym sensie promować nasze miasto. Hiszpańskie szopki zostały przygotowane przez belenistów z Pampeluny i przekazane w darze swoim toruńskim przyjaciołom. Świętą Rodzinę można zobaczyć nie tylko w szopce, ale także w jaskini, na ulicy miasta czy w Egipcie. Makiety zostały przygotowane w trakcie warsztatów zarówno przez dzieci, jak i seniorów. Tutaj na wystawie prezentujemy tylko szopki, które powstały w tym roku. No a ten rok wiadomo, był specyficzny. W naszym gronie jest wielu emerytów, którzy też z powodów pandemii zrezygnowali z pracy. A praca nad taką szopką trwa od kilkunastu godzin do nawet kilku miesięcy. Wystawa na Wydziale Teologicznym potrwa do 2 lutego. Michał Kosiak, TVP 3 Bydgoszcz. W serwisie czas teraz na informacje sportowe. Artur Onacki, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mniej niż 200 dni zostało do rozpoczęcia przesuniętych Igrzysk Olimpijskich. Część sportowców ma już kwalifikacje do Tokio. Wśród nich jest Klaudia Breś z klubu strzeleckiego bydgoskiego Zawiszy. Zawodniczka przygotowuje się do igrzysk bez większych zakłóceń, za to oczywiście w reżimie sanitarnym. Przygotowania do igrzysk wciąż trwają w związku z tym, że zostały przełożone. Nadal czekamy na informację taką oficjalną, czy one po prostu się odbędą, czy nie. Ale niezależnie od tego, po prostu przygotowywać się trzeba. Trzymamy reżim sanitarny, przez co też czujemy się po prostu bezpiecznie, zdejmując tą maseczkę tutaj na stanowisku i trenując. Jest to właśnie dobra opcja w momencie, kiedy jest tutaj mniej ludzi dzięki temu i po prostu można swobodniej się czuć. Więcej na ten temat w sporcie, w którym także m.in. siatkówka kobiet. Joker Świecie przegrał z deweloperem Rzeszów, ale urwał liderowi Tauron Ligi punkt. Serwis o 21.40. Zapraszam. A o pogodzie, zimowej pogodzie opowie teraz Alicja Kwaśniewska. Witam serdecznie. Białe szaleństwo trwa. Według synoptyków w najbliższych godzinach również przybędzie śniegu na Kujawach i na Pomorzu. Zarówno dzisiaj w nocy, jak i jutro przez cały dzień na niebie będą dominowały chmury, z których od czasu do czasu popruszy śnieg. I chociaż dzisiaj w nocy przybędzie od 1 do 3 cm śniegu, to uwaga kierowcy, nad ranem będą panować dość trudne warunki na drogach. Śnieg, oprócz tego, że cieszy dzieci, które właśnie teraz mają ferie, to również stanowi ochronę dla roślin przed mrozem. Mróz w najbliższych godzinach to zaledwie -2, -3 stopnie, ale w przyszłym tygodniu może zrobić się nieco chłodniej. Zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. Do zobaczenia! No rzeczywiście zima w pełni, o czym Alicja przekonała się na własnej skórze. Jeszcze zaproszenie o 19:00 program Języczek Uwagi. Tym razem będzie mowa o znakach interpunkcyjnych. Często się zdarza, że pisząc e-mail czy SMS po prostu o nich zapominamy, chociaż właśnie one ułatwiają odbiór tekstu pisanego. Czy znamy zasady stosowania znaków interpunkcyjnych? Czy są one nam jeszcze potrzebne? O tym w kolejnym odcinku programu Języczek Uwagi. Emisja dzisiaj o 19:00 na antenie TVP 3 Bydgoszcz. A w głównym wydaniu zbliżeń to już wszystko. Wieczorny serwis o 21:30. Dziękuję Państwu i zapraszam. Do zobaczenia.